Witam Państwa. Dzisiaj dla ESO Positive ciekawy wywiad z osobą, którą Państwo już mieli okazję oglądać. Dzisiaj ze względów technicznych niestety oglądanie będzie niemożliwe, natomiast będziemy słyszeć głos. Witamy Pana Rafała. Panie Rafale. Tak, witam serdecznie wszystkich. I dzisiaj rozmawiamy na bardzo specyficzny temat, zresztą czas, który mamy obecnie, jest bardzo wyjątkowy. To też nic dziwnego, że dzieją się różne dziwne rzeczy. I tutaj jest znowu taki bardzo mocny temat Matrixu, który się nam pojawia i w zasadzie prawdopodobnie sztucznej inteligencji, ale nad tym będziemy dzisiaj dywagować. Panie Rafale? Tak, tak. Coś więcej na ten temat, bo miałam okazję ten post Pana dzisiaj przeczytać i bardzo proszę tutaj, żeby nam Pan przybliżył tą kwestię. No, jaki Matrix jest? Ogólnie mówiąc, matryca, rozwijając to jako matryca zbiorowej świadomości, czyli wpływ nas wszystkich naszymi emocjami, poprzez jakość postrzegania naszych zmysłów, czyli tworzenie tego pola matrycy. Inaczej mówiąc, jest to też, wydaje mi się, inna nazwa pola morfogenetycznego, co zaobserwował między innymi Rupert Sheldrake, szeroko znany też już w psychologii. Jeżeli chodzi o te moje obserwacje, to zauważyłem, że jest jakby kilka linii tematycznych i zdarzeń, które i również interpretacji zdarzeń, które choćby nawet na obecną chwilę, jak nakręcane jest, nazwę to kultura wojny i tego, że powinniśmy przed czymś tam się chronić albo no na ten sposób. No i sam fakt, że na tą wojnę się nas cały czas przygotowuje. Pomijając to tutaj, żeby poruszyć konsumpcjonizm ogólnoświatowy, wystarczy zastosować kilka prowokacji, uruchomić machinę wojenną, czyli produkcję, której tak ostatnio między innymi Stanom Zjednoczonym tak brakuje i przeorganizować się na ten tryb, który znamy. Ale tutaj jest jeszcze ciekawa sprawa związana z tym, jak już w nasze życie wydaje się, że się wplotła ze swoimi algorytmami sztuczna inteligencja poprzez stosowanie codzienne komórek, poprzez stosowanie szeroko pojętej elektroniki komunikacyjnej. Czyli nierównie stosowanych różnych narzędzi, gdzie mamy swoje profile społecznościowe, jak ten, którego nie wymienię nazwy, wszyscy znają ikonkę F. Tak, i przez który próbowaliśmy się dzisiaj połączyć i oczywiście znowu są zmienione ustawienia i coś jest totalnie inaczej. Ale właśnie, mówmy teraz o Facebooku. Co prawda tutaj te kwestie jeszcze też zauważyłam, że dotyczą również i WhatsAppa, ale przede wszystkim mów to, co właśnie się, że tak powiem, zdarzyło, to, co cię tak mocno poruszyło, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. No to pewnie to chodzi o to, że zauważyłem, jak mogą działać pewne moduły nowych rzeczy, które są instalowane w Facebooku, to co też
my dodajemy, bardzo często nie wiedząc o tym, jakie jakby po drugiej mhm. stronie lustra weneckiego jest tego zastosowanie. Przypomnę jedną rzecz. No, kto powiedzmy w internecie wie, gdzie znaleźć takie informacje, to znajdzie, że wcześniej Facebook miał inną nazwę, bodajże Log Life, i był zaproponowany jako narzędzie militarne do różnych ruchów socjotechnicznych. No ale to, o czym chciałem powiedzieć, co zaobserwowałem, że taką prawidłowość, już obserwowałem to od dłuższego czasu, i również to, o czym powiem za chwilę, już dla mnie nie było przypadkiem. Generalnie ja nie uznaję przypadków. Odezwała się do mnie mianowicie nieznana mi osoba, kobieta z takiego muzułmańskiego kraju, Indonezja. A tak ogólnie już powiem, że tak wyprzedzając pewne to, o czym będę mówił później, Indonezja ma odwrotny kolor flagi niż Polska. Czyli nie biało-czerwony, tylko czerwono-biały. Tak na marginesie. No i... Tam jakieś szumy są u ciebie. Bardzo mocno słyszalne. Napisała do mnie, słucham. Znaczy tam jakieś mocno słyszalne szumy, okej, okay, no. Tak, tak. Dobra. Uiszczamy te szumy. Tych szumów po prostu nie ma. Dokładnie, dajemy. Tak? Bo dochodzisz do sedna i dlatego przeszkadzają. Że to wszystko jest symulacja. No. Czyli ona napisała do mnie hi, tak? Ja odpowiedziałem hi. Następnie ona spytała się how are you, tak? Po prostu jak się miewam. Więc ja zadałem jej pytanie wprost. Już wcześniej miałem, co ciekawe, właśnie z kierunku jak Indonezja, która jest no, dosyć ściśle muzułmańskim krajem, między innymi w którym stosowanie medycyny jest pod karą śmierci, tak? Jeżeli na lotnisku na przykład to zostanie znalezione. No ale chodzi o to, że spytałem się wprost, czy jest botem, czy fizyczną kobietą i czy przypadkiem jest z losowania Facebooka adresów, które są, które się same kontaktują, po prostu, że ta inteligencja bawi się, bądź ci za lustrem weneckim bawią się naszymi nickami, tak? I wysyłają halo. Ja słyszę cię bardzo dobrze, po prostu nam ktoś zakłóca, no. No nam przechodzisz do sedna, i są zakłócenia, dawaj dalej. Tak, więc z poziomu, że tak powiem, tego poziomu, z którego jest teraz oczyszczanie, nie ma tych zakłóceń. Halo, jesteś? Tak, tak, dawaj dalej, nie przerywaj. Jesteś. Zakłócenia znikły. Po prostu. No i tak. Oczywiście jakby nic jej nie sugerowałem, znając już możliwości zbierania danych, jak i między innymi oglądaliśmy filmy o Snowdenie, tam nakręcone przez między innymi przez no, dobrych reżyserów, ale również to też, co Snowden opisywał w swoich różnych autobiografiach. Można je znaleźć na Facebooku. Po prostu jak ten wirtualny twór jest tworzony. No. I po prostu, już mam kilka hipotez, ale to jakby nie na, nie ta, nie okay. na ten moment. Ale i poza jeszcze... badaniu no. jej i tej dziewczynie, tych pytań,
Co się ciekawe tutaj mi pojawiło. W jeden moment uaktywnił się dosyć agresywnie ten moduł, nowy moduł Watch. Dla mnie on jest po prostu nowy i zaczęły mi wyskakiwać okienka. W tym samym czasie ona napisała, że nie rozumie, dlaczego jestem agresywny. Angry, tak, że jestem, że się złoszczę, tak? Ona też, no tak, angielski też tak, no ogólnie. No natomiast z tych, zauważyłem, że z tych pytań, które trzech pod rząd zadanych, ona wywnioskowała, że to jest, że to jakby jest atak na nią, tak? I od razu zadzwoniła. Oczywiście ja byłem jak najbardziej spokojny, pisałem tylko pytania, które chciałem uzyskać odpowiedź, dlaczego akurat chce się ze mną skontaktować. Całkowicie nieznana mi osoba. I w rozmowie ustaliliśmy, że u niej, skoro u niej jest, u mnie jest dzień, to u niej jest noc. Tak? Wyskoczył jej na telefonie, na którym miała, który ma Facebook podpięty pod to. Wyskoczyło jej hi. Coś, co w ogóle nie napisała. A wyskoczyło jej po prostu w okienku, tak jakby ona to napisała. Aha, okej. Okay. I jej mówię, że dla mnie to nie jest pierwszyzna, po prostu, bo ja już z takimi sprawami się spotkałem, że telefon mi wydzwania do osób z mojej listy. A tak, to powiem ci, nie jest pierwszy raz i to dużo osób tak ma. Mam telefon, mam. To dużo osób tak ma, powiem ci, że nie jesteś jedyny, to jest wiem, aż dziwne. Dokładnie. Dokładnie, w zależności od intensywności jakby tego, czym się dana osoba zajmuje na poziomie energetycznym, to, to też może być to pojawiające się w takich sytuacjach, które mogłyby wkurzyć, tak? W momencie, kiedy się kilka telefonów i to do osób, które już są gdzieś tam głęboko zakopane w liście kontaktowej, tak? Także dochodzą po prostu takie śmieszne sytuacje. No i tak, i w rozmowie z tą dziewczyną doszliśmy do tego, to ja ją uspokoiłem, że po prostu ten system widocznie z powodu, nie wiem, jakiś plan na słońcu zaczynać w nie reagować, czy coś tam tego typu. No cóż, ale to, co mi się zaczęło tak wyskakiwać okienka, to tak, zwróciłem uwagę po raz kolejny na pewnego rodzaju przeplot filmu, że tak jakby sztuczna inteligencja, która tym zarządza, bo ja już twierdzę, że to już wyszło spod kontroli ludzi i wyszło spod kontroli dawno. Dawno. Już na ten moment te wszystkie próby, które robił Microsoft między innymi, co po 2 dniach wyłączył moduł sztucznej inteligencji, bo zaczął zadawać niemoralne odpowiedzi. Tam była jakaś sprawa, nie wiem, nie pamiętam, chyba tej się nazywał tamten, ten bot, tak? No dobra, ale chodzi o to, że... Ale powiedz mi tak jeszcze, na przykład mówisz, że niemoralne. Co powiedział na przykład? No, tak. I uaktywnił się ten moduł Watch i zaczął mi podpowiadać następujące filmy. Po prostu pakował mi się całkowicie na tapetę. Ja wyłączałem, znowu się tego, bo w trakcie, już w momencie, jak już skończyłem tą rozmowę,
z nią, bo też dosyć trudno mi było prowadzić tą rozmowę. W tym czasie po prostu ułatwiały mi się te okienka. No i tak. I co było kolejne? Pierwszy film był o jakiejś dziennikarce, która przeciwdziałała dżihadowi w Pakistanie. Drugi, całkowicie z innego buta, bo Info News z Independenta, czyli media ogólnie stosowane, to, że Elon Musk i jego SpaceX wystrzelił już 60 satelit w przestrzeń, tak? Czy kolejne, i znowu przeplot, znowu o muzułmanach, coś o ich działaniach w Europie. I znowu kolejny przeplot, znowu o podbojach kosmosu przez NASA. Wiesz, takie. No i później jakiś filmik do rewolucyjnych zapędek jakiegoś Rosjanina, wiesz, który umieszcza jakieś swoje pijackie tam śpiewy i wiesz. Okej. No i tak. I to powiem ci, że jest, zauważyłem po raz kolejny. I te przeploty, tak jak się otwierać kolejne okienka, i one się jakby zawężały do filmów od znanych mi osób. Czy powiedzmy od wykonawców muzyki, których słucham. Albo zwykłym. Ale to jest tylko to, co on ci sugerował, a nie to, co w wiadomości prywatnej dostawałeś, tak? Czy jak? Wiesz co, to jest taka sugestia, która jest, żeby dany materiał oglądać z kimś na żywo. A, już wiem, o co ci chodzi. Bo wiesz co, bo tutaj, tak jak mówisz jeszcze, bo tutaj też musimy rozróżnić pewną kwestię, bo ja się też nad tym zastanawiałam, bo dokładnie tak samo działają, tylko też pytanie, na ile do tego właśnie też boty zatrudniają, szajki oszustów. Jak można zbierać w ten sposób, wiesz? Jeszcze raz. W ten sposób można przez takie aplikacje zbierać emocje. I grupować je. Tak, owszem. I w ten sposób, wiesz co, może to jest tak, że właśnie sztuczna inteligencja, która się już spod kontroli ludzi tutaj rozpanoszyła, zaczyna się uczyć emocjonalności ludzi, żeby co jak najbardziej imitować się wplatać się w świat człowieka i w jego neurolingwistykę. No, znaczy, wiesz co? Że to pokazują tym samym przez te właśnie wploty swoje, że rzeczywistość bardziej może przypominać symulację niż powiedzmy ogólnie mówiąc życie. Życie rzeczywiste. Bo widzę, że jest opóźnienie. Powiem tak, bo właśnie zaczęłam jeszcze pewną kwestię poruszać, bo tutaj wiesz, my już mówimy o konkretach, pewnych konkretach, natomiast również bardzo podobnie, dlatego tutaj to trzeba jeszcze jakoś rozróżnić, bo ktoś może za chwilę nam tutaj wiesz, w cudzysłowie zarzucić, nie zarzucić, że, bo widzisz, bo tu jest taka kwestia, że są jeszcze tak zwane te szajki tych oszustów. I naciągaczy. I tutaj wygląda to początkowy etap bardzo podobnie. Też i oni też częściowo korzystają z botów, bo ja też miałam podobne sytuacje jak ty i też zawsze było haj. Ja już nawet na to nie odpowiadałam, patrzyłam co dalej, bo ja już też różne badania tutaj przeprowadzałam. Notabene to samo na WhatsAppie, tylko że za chwilę się okazywało, że najpierw jest haj, potem jest how are you, tak? No bo to jest ta forma grzecznościowa. I to były żywe, konkretne osoby, które faktycznie, wiesz, gdzieś tam jacyś podrywacze czy coś w tym stylu.
Twitteru, więc to jest tam druga kwestia, którą musimy rozgraniczyć. I wtedy od razu był telefon, ale to już jest inna opcja, bo to masz telefony z RPA i gdzieś tam z Afryki, jak ty odzwonisz na to, to bulisz kasę, tak? Tak, żeby to nie mylić. Ale to, co ty mówisz, to ja też tak miałam, że coś ten i potem też od razu było, czy jesteś botem, ale to mówię, to można faktycznie troszeczkę rozróżnić to, co ty mówisz, nie? Ale wiesz, to tak jeszcze mówi jako dokładnie taką ścisłość tutaj. Dokładnie, bo to, że ja to opisałem, no też pytając inne osoby, żebyśmy się wymieniali takimi informacjami, na ile już jest, że tak powiem, już zaawansowana ta sztuczna inteligencja, bo mnie, że tak powiem, z chwili na chwilę zadziwiają różne, różne programy i możliwości już programów. I to powiedzmy, co ja jakby też tam sam poodkrywałem. Natomiast to, co ja już się kilka razy na tym, to znaczy kilka razy już zauważyłem, i ja poszedłem zawsze do źródła, że tak powiem, każdej takiej sprawy dochodzę, bo ja po prostu biorę bach, dzwonię, weryfikuję i jak mam jakąś wątpliwość, od razu mam odpowiedź, ktoś jest botem, czy nie. Już jakby to daje tą możliwość. Może jest wykorzystywana grafika komputerowa na maksa, szczególnie w polityce. No chyba, nie wiem, czy są jeszcze osoby, które w to wierzą, że media są tak naprawdę realnymi mediami i takie inne rzeczy. Wiesz, to co mówisz, to ja zawsze też jeszcze swojego czasu, jak miałam dostęp tam do satelity, to w danym czasie patrzyłam się na jakąś telewizję, masz tak, Al Jazeera, masz, mówię teraz ogólnie, masz tą rosyjską, masz niemiecką i na każdym, że tak powiem, leciało coś innego. I co najlepsze, że na przykład, wiesz, na Al Jazeerze potrafili pokazywać nasz polski marsz niepodległości jako marsz nienawiści w stosunku i tak dalej, i tak dalej. Także ta, jakby to powiedzieć, manipulacja mediami to jest oczywista i wiadomo, że tak jak teraz jest sytuacja, że Stany Zjednoczone wystrzeliły rakiety, no tylko pytanie ile i tak naprawdę jak to wygląda, tak? Bo wiadomo, że napisać można wszystko. I wiesz, najczęściej ta sytuacja... Zauważyłaś informację, że na terenie Iranu, niedaleko potencjalnego miejsca, gdzie jest ta elektrownia jądrowa, przynajmniej tak to jest podawane, było trzęsienie ziemi o skali tam 4,5 skali Richtera. Więc różne zabawki typu harpki bardziej zaawansowane, robienia pogody, ogólnie mówiąc pogody, tak? Jest, powiem, świst po świst i jest pogoda taką, jaką chcemy, tak? No właśnie. Tak, ale oczywiście teorie spiskowe i zaraz mi ktoś powie, że ja tu na kanale znowu coś tam, ale, także nie wchodzimy dalej. Wiemy, o co chodzi i niektóre osoby wiedzą. Wszystko na załączonym obrazku. Wszystko na załączonym obrazku jest, że to jest pewne grupy prowadzą sobie symulacje i po prostu gry wojenne. No. A po co? Mnie się wydaje, że tylko i wyłącznie konsumpcjonizm tutaj odgrywa. No zawsze wyszło, że rolę. Jak to się mówi, wojna to jest, jak to się mówi, dobry biznes. Potem się odbuduje budynki, rusza wszystko. Zresztą, no cóż, nie będziemy komentować, wiemy o co chodzi tak samo. No tak, tylko ja zadaję pytanie takie, czy chcemy żyć w takim świecie, gdzie po prostu tak jest manipulowana rzeczywistość. Gdzie dopiero teraz, kiedy są takie zmiany, ogólnie mówiąc, relacji pomiędzy Słońcem i Ziemią, tak? I w ogóle zmiana relacji kosmicznych, gdzie
z dnia na dzień następuje kolosalna zmiana energii. Ludzie na to reagują różnymi, no po prostu z pewnego rodzaju odreagowaniem jest stan choroby. No tak? To wiadomo. Niedopasowywania się do zmian, które następują, ale no cóż. Wiesz co, jak już poruszyłeś ten temat, to może warto zauważyć, że ten rok faktycznie będzie rokiem specyficznym, bo tak jak widzimy, wiele osób się budzi, mówi bardzo wyraźnie już pewne rzeczy i chociażby ta sytuacja, która teraz ma miejsce, tak? Wiesz, ludzie się w końcu, jak to się mówi, irytują. Mówią, nie, dajcie spokój, no co ty chłopie robisz? Przecież robisz prowokacje. Wiemy, o kim mówimy, żeby tu nie wymieniać nazwisk. Wiemy, że pewien generał został zabity, wiemy, że przez kogo. Tu znowu wiemy o naszych wojskach, o tym, o tamtym. No a że mamy też, my mamy wpływ na przestrzeń, no to do cholery zamiast ciągle mówić, że będzie ta wojna, no to weźmy faktycznie, przyłączmy się do tej medytacji dla pokoju i abstrahując od całej reszty, no zróbmy coś. No bo co można zrobić na razie na przestrzeni? Wiesz, pokój i miłość to jest jedna strona, natomiast... A świadome działanie to jest druga. Natomiast to co zaznaczyłaś o tym, że tak powiem, tym generale, który ogólnie mówiąc był rzeźnikiem, no po prostu odpowiada za wiele śmierci tysięcy ludzi. I to, co zostało, no, ja nie będę tego rozwijać. Ja powiem ci inaczej, bo ja już to przerwę, żeby nie wchodzić w to. Popytać sobie, co Benjamin To jest tak jak z tematem Bandery i z całą resztą. Dla niektórych będzie bohaterem, a dla niektórych wiemy, o co chodzi. Także tu już nie wchodzimy, bo to jest, wiesz, śliski temat, więc to nie była nasza intencja dzisiaj poruszać to na kanale, bo wiadomo, że wszystko będzie przedstawiane w taki, a nie inny sposób. I wiadomo, że oczywiście zaraz się zacznie właśnie tutaj, że na temat uchodźców i tysiąca rzeczy, o których nie będziemy teraz rozmawiać, bo to nie o to chodzi, bo wiadomo, nie, bo nie, że jedno wynika z drugiego. Ja myślę, żeby tą myśl teraz, słuchaj, jak już tej sztucznej... To, co tak mówi, jest specjalnie robione dla gawiedzi, żeby robić sztuczny tłum. Zgadza się. I słuchaj, ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz tutaj już podsumowali tą kwestię sztucznej inteligencji. I za chwilę się ponownie połączymy i jeszcze inny temat pociągniemy, ale to już jest trochę długo dla naszych słuchaczy. Więc tutaj jakbyś powiedział, jak odróżnić tą sztuczną inteligencję tego bota, który coś takiego nam tutaj odwala, oprócz oczywiście tych sytuacji telefonicznych, które mamy, że my wiemy, że do kogoś nie dzwoniliśmy, a jednak wyraźnie widać, że numer został wykręcony, tak, bo jest połączenie nieodebrane, a telefon leżał, jak to się mówi, ileś tam daleko od nas, więc nie było szans, żebyśmy tam kliknęli. Bo to jest osobna kwestia, ale to, co się dzieje teraz na Facebooku, jak odróżnić bota od tej grupy przestępczej? Bo to jest trudne. Wiem. No przede wszystkim własne odczucie i dosyć istotną tutaj, wydaje mi się, informacją jest, żeby się... jakby cofnąć w pewnym sensie do tego, jakie emocje mieliśmy chwilkę temu, jakimi emocjami, czemu dawaliśmy uwagę, czemu dawaliśmy uwagę, jaką przestrzeń danej rzeczywistości wytworzyliśmy chwilkę temu, tak? I co mogło pociągnąć te haczyki różne, gdzie coś się mogło dokleić, bo jeżeli ktoś mi powie, że wystarczy tam pójść do kogoś tam i on tam pomacha czymś tam, nie wiem, czy piórami, czy tak, pójdziemy do bioenergoterapeuty, on coś tam zrobi i jesteśmy w świecie przekonani, że jesteśmy czyści. No, okej, jeżeli jesteśmy faktycznie, utrzymujemy kontakt z źródłem w sobie,
tak? Z boskością w sobie, każdy to nazywa na swój sposób. No, to utrzymujemy po prostu już no niejako automatycznie utrzymujemy wysoki stan, no, pewien poziom wibracji. Wibracji. Aczkolwiek z tymi wibracjami to też jest bardzo różnie, bo różnie ciekawe, bo słowo miłość bardzo często jest wykorzystywane. Miłość, kochajmy się, wykorzystywane jest. Tak, ale to jest osobny temat. Czemu? Tak. To pogadamy o tym za chwilę, jak chcesz, bo to jest kolejny mocny temat. Natomiast. Słuchaj, ale jest połączony, wiem. Tak jak się właśnie te różne algorytmiki, programiki sztucznej inteligencji, jak się podczepiają pod to. Nawet w potocznej rozmowie z kimś tam i w zrozumieniu, w przekazie neurolingwistycznym danej osoby, jakie fale wysyła, powiedzmy, do mnie, które ja odbieram, tak? No ja już pewnego czasu sobie, że tak powiem, robiłem intensywne treningi na poziomie teta, więc ten, kto jest na tych, na teta, no to ma generalnie samoregenerację i właściwe odżywianie komórek i no, ale jeżeli chodzi o no o to podsumowanie pewnego rodzaju już działanie sztucznej inteligencji zaobserwowałem, jak obserwowałem działanie urządzeń radionicznych typu Quantek, Time Waver. No, też był taki czas, że swoją dyskusję no, fizyczną i taką powiedzmy techniczną z zastosowanymi konkretnymi rozwiązaniami i między innymi w Nieznanym Świecie tam zaprezentowałem, ale chodzi o to, że wygląda na to, że mamy do czynienia z tym, co było przez Einsteina nazywane jako splątanie, czyli zaraz, jako splątanie kwantowe, czyli upiorne działanie fotonów na odległość. Zauważyłem, że tych splątań mogą być, te splątania mogą mieć trójaki charakter. Może być splątanie typu naturalnego, bezpośrednio połączone z ogólnie nazwę to z siatką życia naturalnego. Później. I w siatkę życia naturalnego wplotło się jeszcze takie splątanie kwantowe, które jest związane z komunikacją. Czyli jak propaguje myśl, czym jest myśl. Czy splątanie kwantowe właśnie tego drugiego rodzaju. Można to nazwać neuronowe, można to nazwać fotonowe, rodzaju myśli, z rodzaju właśnie ze sfery myśli, to też jest jako splątanie kwantowe. I trzeciego rodzaju splątanie, w jakim wchodzi swoimi już wirtualnymi kanałami sztuczna inteligencja. Akurat ja żadnej literatury nie czytałem na ten temat. To są jakby moje spostrzeżenia. Także tutaj na kogokolwiek nie mogę się powołać. Może jedyną taką osobą, która, że tak powiem, ten włos rozplata na dwoje albo na troje, to Thomas Campbell. Człowiek, który w NASA między nimi tam, z nimi jakoś tam współpracuje też i otwarcie mówi, że żyjemy w symulacji. Zarówno polityka, jak i wszystkie inne. Po prostu, a najlepszym narzędziem
symulacji jest religia i Tak, generalnie. ale popatrz, znowu odbijamy od tematu. Zakończmy to, a to będziemy. Znaczy, to jest w temacie, ja wiem, tylko robimy tutaj, wiesz, bardzo duże dygresje. I po prostu tutaj tak bardziej myślałam o jednym zdaniu, bo to się zgadzam z tobą. Chciało więcej, bo no bo. Może dlatego, że tutaj, gdzie jestem, jest dosyć zimno i tak, żeby poruszona myśl ogrzewa przestrzeń, tak powiem. Ale to będziemy dalej zaraz o tym mówić, tylko wiesz, żeby tak, bo ktoś, wiesz, słuchacz oczekuje odpowiedzi takiej, powiedzmy, no. W punkt. Tak, a tutaj wrócimy do tego tematu, tego zapętlenia kwantowego. Także wydaje mi się, że właśnie tych rodzajów splątań kwantowych są trzy rodzaje przynajmniej. Mhm. No tak, ale pytanie było jeszcze, bo to jak najbardziej tak, i te urządzenia, to wszystko, to co mówiliśmy, że jednak te dane są przekazywane, te urządzenia są naprawdę niesamowite, też miałam okazję, że tak powiem, testować niektóre, analizować też naprawdę nie szczególnie wiadomo, pod gdzie kątem to jest dźwięków. gromadzone jako No informacja, właśnie. to co jest nagrywane, bo wszystkich nośników na ten moment wydawałoby się, tak nawet na logikę idąc, z zasady przyczynowo-skutkowej, to nie byłoby możliwości nagrywać. Nie byłoby możliwości nagrywać wszystkich, żeby tak jak mówił między innymi Snowden, że można w każdej chwili rozmowy innych osób ściągnąć sobie na pulpit, tak? Telefoniczne. Znaczy, Tych, które są w sieci telefonii komórkowej. Znaczy wiesz, no generalnie gdzieś te dane są gromadzone, wiesz, też pytanie, czy wszyscy są podsłuchiwani, czy tylko gdzieś tam wybrane jednostki, tak? Bo to już jest osobna kwestia, ale też tą teorię tych gromadzenia danych, tego wszystkiego, ale to, że ja przez czuję, że to każde nie robią urządzenie głupie. mogą Co ściągnąć wszystko, chociażby przez głupiego Facebooka, już powiem mocno, który jest włączony, no to wszystkie urządzenia, które mamy elektroniczne, począwszy od telewizora, komórki, tableta czy czegokolwiek, czy laptopa, musimy brać pod uwagę, że jest to urządzenie nasłuchowe i ściąga wszystko, co mamy w pomieszczeniu. Więc tutaj muszę powiedzieć, że to jest osobna kwestia. A gdzie to jest przechowywane tak naprawdę, bo też były różne teorie, jedna, że tam w Gotardzie, jedna, że w Stanach i tak dalej. Tak, bo tu mówimy o Szwajcarii, a tu Stany i są mnóstwo z teorii na ten temat. Ale niezależnie, to wiem, że to jest w temacie, wiesz, tak? Bo tutaj. Nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu normalnie było to wykorzystywane w jakby w odbiciu. O, halo. Jestem, no. Aha. Też mój komputer różne że tutaj robi. Próbuje coś. No, ale. Dobra. Chodzi o to, że co stoi na przeszkodzie, żeby faktycznie ten kosmos wirtualny nie był bezpośrednim odzwierciedleniem tego życia rzeczywistego, jakby po drugiej stronie lustra. No tak. To, co mówię, znaczy nie mówiłbym tego, jakbym czegoś, że tak powiem, nie zaobserwował, nie zobaczył. Że tak powiem, w ciągu tych moich 14 lat pracy z medycyną mijańską. Ogólnie mówiąc. Tutaj nawiązując jeszcze znowu do medycyny kwantowej, jak już przy tym jesteśmy, bo to są znowu już moje tematy. I medycyny informacyjnej. Medycyna i tak, masz medycyna, to się nazywa raz informacyjna, raz kwantowa. No powiem ci, że nazwa się zmienia, tak widzę, że co pół roku na ten moment faktycznie medycyna informacyjna, bo pod to wszystkie te urządzenia są w tym momencie tak jakby podciągane. Notabene faktycznie są niesamowite, bo jak wiemy, przybliżymy słuchaczom, ściągają, że tak powiem, obraz naszej aury, merydianów i wszystkiego, czego się da, całego stanu naszego organizmu, nawet emocji, i również mogą leczyć częstotliwościami w drugą stronę, tak? I tak jak ty mówisz teraz, właśnie te wszystkie dane, które są ściągane, bo taki analizator faktycznie jest w stanie odczytać totalnie wszystko, łącznie z poziomem, poczekaj sekundkę, poczekaj i wszystkiego, bo tutaj słuchacze nie wiedzą, i właśnie te dane, te wszystkie dane są
właśnie transferowane gdzieś. I ty teraz zakładasz, że na tej podstawie właśnie ten bot i tak dalej, tak? I teraz mów, no. A powiedz mi jedną rzecz. Czy wracając jeszcze do tego, między innymi, co Stanisław Lem tam opisywał w książkach jako hipotezy, czy ta rzeczywistość, która tobie jest przedstawiana, czy powiedzmy te różne wykresy, obrazy, czy to nie może być rzeczywistość po prostu wdrukowana? Wiesz, która nijak się ma z prawdą. Jest po prostu tylko i wyłącznie grupą pikseli, tak, które można poukładać w zależności od tego, jak zostanie zarządzone programy, zarządzone zostaną, jak one się układają w zmysły, jak wszystko można, że tak powiem, jak daleko można rozpłatać ten głos. Znaczy wiesz, no zadałeś bardzo ciekawe i zasadne pytanie, bo w zasadzie zobacz, z jednej strony, bo tu wchodzimy jeszcze dalej, bo wszystko, co w zasadzie robimy tutaj, to jest gdzieś tam nasz wdrukowany program, tak można powiedzieć. Bo jak zrobisz sobie taką naprawdę super wypasioną analizę astrologiczną, to nagle się okazuje, że chcąc, nie chcąc, ileś rzeczy zrealizowałeś. Więc to już jest jedna kwestia. Druga, skoro poruszasz temat, jak to się mówi, przestrzeni, no to tutaj znowu zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli my śpimy, to czy my na pewno śpimy? A to, jak my w tym momencie tu egzystujemy, to czy egzystujemy, tak? I już wchodzimy w to pole jeszcze dalsze. Natomiast zakładamy, że faktycznie... Umysł cały czas czuwa podczas... Tak. Tylko pytanie, co tak naprawdę się dzieje? Tu wchodzimy znowu w temat Saint-Germaina, tak? Ale o co chodzi tak naprawdę, tak jak mówisz, z tymi urządzeniami? No jednak mimo wszystko... jednak ja bym zadała takie pytanie zawsze, dobra, urządzenie coś nam pokazuje, tak? Ale my jednak coś czujemy, faktycznie mamy jakiś stan i teraz zobacz, pytanie, co się myli, bo ja też widzisz, sprawdzałam, co jest na urządzeniu, tak? A sprawdzałam też wiem, jaki tam był stan taki, a nie inny, bo to już abstrahując od tego, co ja wiem sama na swój temat, a jeszcze masz inne sposoby sprawdzania, lub właśnie oddziaływania i tutaj w zasadzie jest jakieś pokrycie, ale wiem, o co ci chodzi, bo ta odpowiedź jest bardzo trudna. Ja urządzenia traktuję jak zabawę, wiesz? Jeżeli chodzi o na przykład, czy weryfikujące stan zdrowia, czy tam jakieś tego, podchodzę do tego nie jak do wyroczni, tylko jako zabawę. Zabawę. W jakim stopniu, że tak powiem, ten... No bo człowiek sam w sobie jest twórcą, jest przestrzenią, nazwijmy tego, awatara sakralnego, tak? No tak. Natomiast to, co jest z tych różnych pobudowane w te teorie, czy ogólnie jako całe zjawisko siedzącej na plecach sztucznej inteligencji, to jest dla mnie sfera profanu. Także poczekaj, bo znowu zeszliśmy, że tak powiem, na boczny tor. Podsumujmy tą główną, bo jest to powiązane z tym, bo mówimy, dane są zbierane, przybliżyliśmy już mniej więcej, o co chodzi. Więc wiesz, ja sobie mam swoje sposoby, żeby odróżnić, czy to jest bot, czy to jest zwykły człowiek, czy to jest grupa przestępcza, tak? Natomiast chodzi o to, jakby mógł to, powiedzmy, przeciętny człowiek rozróżnić, który nie ma tych narzędzi i metod, które my stosujemy, tak? Jak to rozpozna technicznie? Wiesz co, jedynie dlatego rozpoznanie techniczne może tutaj być zawodne, natomiast rozpoznanie poprzez intuicję, bez względu na to, czy to korzysta z tego kobieta, czy korzysta mężczyzna, zarówno jeden, jak i drugi, mają intuicję. Mężczyźni, jak mówią, a ja nie mam intuicji, to znaczy, że dobrze się wpletli w ten program świadomości zbiorowej narzucany. Po prostu. Czyli krótko mówiąc, bo wiesz, tylko... Mów.
tylko zrzutowanie odczucia i w ten zdrowy rozsądek jako całość. I widzisz, w zasadzie znowu nawiązaliśmy do nowej ery, bo taka jest prawda, że ciężko jest właśnie przy tym, co powiedziałeś, także moje pytanie takie było, wiesz, no trochę retoryczne w sumie, ale widzisz, no to jest prawda, że jest ciężko określić i jednak no, musimy wejść w ten tryb nowej ery, już w erę wodnika. Że jednak, ale widzisz, ale z drugiej strony tu też istnieje niebezpieczeństwo, bo zauważ, ilu ludziom wydaje się, że oni mają przekazy, a tak naprawdę to jest mind control, to są różnego rodzaju manipulacje z różnych laboratoriów i na kimś się robi eksperyment, a ktoś jest przekonany, że on ma przekaz channelingowy, tak? Albo że to, co mu się wydaje, to wiesz, to już abstrahuje od tego, tak? Wiesz co? Może włożę jakiś kij w mrowisko teraz. O, to myśmy włożyli już kilka. Może coś niepozytywnego. Może każdy z nas jest odzwierciedleniem boskiego wszechświata. I po prostu odbiera interakcję z postrzeganiem u innej osoby jako awatara, w którym przejawia się żywy duch całego wszechświata, a że percepcję dana istota, ten awatar, ma względem tych zmysłów, z których korzysta, to po prostu może stworzyć taką, a nie inną, tak zwaną tubę prawdopodobieństw w liniach czasowych. Po prostu. No wiesz, jak już mówimy o liniach czasowych, to znowu wchodzą różne nasze metody sztuki dywinacyjnych i tak dalej. Tu się mogę też bardzo mocno wypowiedzieć, bo po tej zmianie energii, no to też mogę powiedzieć, że w zasadzie karty, które my rozkładamy, no to okej, to w większości wychodzi na tu i teraz, na ten moment. A wychodzi ileś tam, powiedzmy, potencjalnych możliwości. I w ogóle też, no nie wiem, ja osobiście jeszcze zanim coś tam, wiesz, biorę do diagnozy, coś tam rozkładam, to też czuję czasem, że nawet nie ma sensu rozkładać, bo najpierw trzeba kogoś, jak to się mówi, oczyścić, tak? Bo bez tego będzie, powiem, nic, gówno wyjdzie, no powiem brzydko, i w ogóle nie będzie się to przekładać później na cokolwiek. Więc to wiesz jest co, osobna oczyszczaniem, kwestia. Tym oczyszczaniem, to ci powiem, jest, wydaje... Podobnie no jak z tymi postanowieniami noworocznymi, wiesz, okant dupy potłuc, mówiąc. To znaczy, ja powiem ci i tak, i nie, dlatego że, no, to może o tym osobny odcinek zrobimy. Słuchaj, jest pewna, ja bym tutaj rozgraniczył, czym innym jest utrzymanie, to znaczy utrzymanie, odczuwanie, pierwotnego źródła, żywej esencji w sobie, boskości, wszechświata, kreacji, jak whatever, jak to sobie to nazwie. A czym inne jest na siłę wyganianie kogoś z czegoś, czy oczyszczanie, robienie bąbelków sobie wokół siebie. Znaczy wiesz co, ja się z jednej strony, tu jest znowu ten kij w mrowisku, ja się z tobą zgadzam, jeżeli my jesteśmy cały czas w łączności tam, no to jest fajnie. Tylko nie każdy ma tą możliwość i osoby, którym czasem pomagamy, wiadomo, że czasem ten jeden raz nie pomoże, ale ten jeden raz też pomoże. No ja mówię teraz już ogólnie, i pomoże, i nie pomoże. I to jest też bardzo mocny, śliski temat, bo wiadomo, że jeżeli my tą osobę, jak to się mówi, wyrównamy jej wszystko, ona nie zmieni swojego postępowania i dalej będzie szła w schematy, to się znowu ubrudzi, tak? To jest, ubierzesz czyste ciuchy, pójdziesz do błota, albo pójdziesz do tego błota, albo nie pójdziesz. No ja już to tak wytłumaczę komuś, tak? Normalne, dokładnie. Więc to, wiesz, wiadomo, że ta współpraca jest, ale jest też tak, że no niestety, ale ja i tak uważam, że jest sens tego typu działań, ponieważ no mimo wszystko umówmy się, no przecież ty też się zajmujesz tym szamanizmem i też, no tak, też jest tryb oczyszczania i tak dalej, już my teraz tak ogólnie bardzo i po prostu trzeba komuś pomóc, tak? Bo sam sobie w danym momencie nie poradzi. Ale wiesz, jak jest szamanizmem? To jest tak troszeczkę jak w biznesie, powiem ci. No ale tak po prostu prosto z mostu. No. Dajesz ludziom to, co dla nich jest najbardziej friendly, tak? Najbardziej przyjazne, że
przez to, przez tą, tą otoczkę, która na dany moment powstaje, tak? Czy podczas jakiegoś okazania, czy machania piórami, tak? Oczyszczasz, najczęściej chodzi o tą aurę mentalną, tak? Normalnie na fizyczny sposób wokół głowy pomachasz piórami. No, wiem, o co ci chodzi. No. Z intencją, co się dzieje, tak? W połączeniu z tymi naturalnymi miejscami, tak? Ognia, wody, ziemi, tak? I powietrza, ogólnie mówiąc. Od tysięcy lat stosowane sposoby naturalne. No i z jakiegoś powodu też robią to dwa razy dziennie, no bo te wpływy Matrixa są bardzo mocne, tak? No ale dobra, dawaj dalej. No cały czas odbywa się przekodowywanie. No tak. Ja brałem raz udział w takim... z bardzo dobrym tam bioenergoterapeutą akurat, co robił wahadełkiem na dany moment sprawdzenie, ile razy w danej przestrzeni danej osoby następują mody przekierowywania różnych przestrzeni rzeczywistości, linii czasowych. Przykładem jak... że tak powiem, gigantyczna ilość tych linii się tam przenikała i jak sama osoba chciała to ogarnąć, nie dawała sobie z tym rady, prosiła inne osoby, żeby tam oczyszczały to przestrzeń, żeby po prostu to wracało do jakiegoś stanu regeneracji, żeby wprowadzało jakiś refresh. No, taką osobą między innymi ten Max Pierce był. Się po prostu to jest postrzeganie po prostu osób, które mają rozdwojenie jaźni, tak? Rozdwojenie jaźni, rozdwojenie rzeczywistości, ponieważ takim elementem, który był szeroko stosowany, no to trauma dziecięca. No tak. No i jest stosowany, już nie powiem w jakich kręgach. Wszyscy wiedzą. No. Nie wiem, może i za dużo mówimy, ale... Znaczy wiesz, no powiem, że poszliśmy trochę za daleko i trochę za mocno w tym momencie, bo to już będzie, wiesz, totalny zamęt, ale ja zawsze zakładam, że kto ma trafić na tą rozmowę, to trafi. Natomiast wiesz co, no jak już i tak mówię, już nam tu się przeciągło wszystko. No, jest rozmowa tylko dla orłów. No, czyli jak zawsze na tym kanale. No. A orzeł jest symbolem kontaktu z duchem. No. No dokładnie, powiem ci, że to jest jeden z moich, a propos opiekunów, jak już mówimy, ze świata zwierzęcego. Między innymi, jak już tak jesteśmy w temacie. Natomiast co tutaj, wiesz co, ja już tutaj nie wchodzę jeszcze w ten temat oczyszczania bardziej, bo tutaj na razie nie ma to sensu może. Ale tak czy tak, zakończmy to na takiej zasadzie, że tutaj po prostu, no mimo wszystko, no mówię, przeciętny człowiek sobie sam do końca nie pomoże, jak nie ma połączenia z Bogiem. I taka jest prawda. Mówimy teraz tak ogólnie, ze źródłem. Tak to ujmijmy. Może sobie pomóc poprzez akceptację stanu, w którym jest i przyzwolenie, przyzwolenie na tą taką refleksję wyższego rzędu. Tak, tylko widzisz, ja tutaj znowu się, że tak powiem, pozwolę ci przerwać i powiedzieć, że okej, tylko żeby przeciętny człowiek mógł sobie zrobić tą refleksję właśnie tego wyższego rzędu, to musi sobie zdać sprawę z pewnych wzorców, których w ogóle nie dopuszcza, że istnieją. W związku z tym tej refleksji nie będzie. No sorry, już tak mówię mocno w tym momencie. Ale słuchaj, zadam ci inne pytanie. Media skutecznie ryją mózg na to, żeby nie pamiętał. No właśnie. Ale okej, bo to znowu mocny temat. Ujmę to teraz jeszcze w innej kwestii. Bo, znaczy widzisz, ja też mówię to z praktyki wszystko, bo też wiesz, że pracuję i z wzorcami, i z różnymi kwestiami, w ogóle z energiami. Natomiast
tu mnie jeszcze ciekawi Twoja opinia, bo mówimy o splątaniu kwantowym, o tym, że tutaj możemy się odwołać jeszcze do Dolores Cannon, że czas na tu i teraz to jest kolejna mocna, że tak powiem, kwestia. No i pytanie, jak się mają do tego wszystkiego te tak zwane wcielenia i reinkarnacyjne według Ciebie oczywiście, tak? Bo, no bo... Ja też mam pewne teorie. A propos wcieleń... Mocne. Wiesz, ja się pytam jako terapeuta regresingu, wiesz, bo mówię, też mam ostatnio bardzo dużo przemyśleń, szczególnie teraz w tym czasie przemian. Bo też przy tej medycynie informacyjnej pewne rzeczy postrzegam też inaczej niż ileś tam lat temu. Chociaż, wiesz, taka jest prawda, że my wiele rzeczy od lat czujemy, tak? My po prostu wiedzieliśmy, że pewne rzeczy nie są dokładnie tak, jak się nam podaje. Że oczywiście w większości książek piszą totalne bzdury, które gdzieś tam są powielane, tak? I to takie nasze właśnie doświadczanie praktyki i tego, co naprawdę gdzieś tam widzimy i tego znowu ktoś nam zarzuci, czy my jesteśmy pewni, co my widzimy, tak? Ale mówię, to już są zupełnie... No wiesz, o co mi chodzi. Tak, temat jest o tyle śliski, że... Po pierwsze, wywołuje emocje, tak. A poza tym od razu może wywoływać coś takiego jak taki buzzer neurolingwistyczny, tak, na poziomie fal, że odbierane jest zupełnie nie to, co jest faktycznie przekazywane. A wiesz czemu? To faktycznie to, co jest mówione. Ja tu wielokrotnie obserwuję takie zjawiska. No, bo to jest na poziomie, bo to, co mówi mężczyzna, to, co odbiera kobieta i odwrotnie, to normalnie jest tak w tej świadomości zbiorowej, posługując się tymi, będąc w tych programach, no to jest przesunięte w fazie o 90 stopni. Tak, więc nawet to chyba... Drunwalo Melchizedek też kiedyś poruszał ten temat. Dlatego, że tak sobie zażartuję w kontekście Greya, że kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa i to już jest w tym odniesieniu. Natomiast widzisz, problem jest w tym, że... Ale to jest już przyklejenie łatki. Tak, ja wiem, to już znowu stereotyp, tu wchodzimy znowu do Matrixa, natomiast mi chodzi teraz o coś innego, właśnie o tą nomenklaturę słowną, o to, że my po prostu pewnych rzeczy mamy jeszcze nienazwanych i tak zobacz, ja mówię tutaj medycyna kwantowa, teraz jest nazwa medycyna informacyjna, a za chwilę się znowu zmieni na jakąś dziwną nazwę, tak? I po prostu się zaczyna robić bałagan. Poza tym taka jest prawda, że tak jak mówię, niektóre rzeczy jeszcze nie są nam rozumiałe, że tak powiem, zrozumiałe dla nas. I to powoduje, że właściwie my o czymś mówimy, a i tak ktoś do końca nie zrozumie, bo my też nie wiemy, jak to do końca nazwać, prawda? Dobrze. To jest zasadna kwestia. Powiem Ci coś, co akurat na ten moment chodzi na to, że mam powiedzieć. Dobra, dawaj. Byłem w przestrzeni informacyjnej, świadomie, tak? Gdzie zaobserwowałem, że wszystkie newsy, wszystko, co jest pisane jako słowo, jest jakby przygotowane na pewien sposób, na konkretną wibrację światła. Super. Wszystko, totalnie. Dlatego nie dziwmy się, że czytamy takie, a nie inne newsy, czy w internecie, czy w telewizji. Ale ty teraz sugerujesz... Wszystko wygląda na to, że jest zaprogramowane. Ale w momencie, kiedy... odnosimy się z poziomu naszego pełnego źródła serca, tak? Czy serce łączy wszystkie rzeczywistości. Umysł najczęściej łączy tylko te, które zmysłami możemy postrzec, tak? Przez tak, pryzmat rozumu, czy jakoś tam takie te Tesseracty, tam różne takie są, rzutowania na rzeczywistości.
Ale poczekaj, bo dotknąłem tej przestrzeni i teraz Znaczy, dosyć wiesz co, mi się tak tak skojarzyło, przepraszam, żeby to tak przetłumaczyć na proste. Poczekaj sekundkę, bo ja wiem, że masz opóźnienie też tego, co ja mówię, ale poczekaj sekundkę, bo żeby tak jakby wytłumaczyć częściowo naszym słuchaczom, że gdzieś tam tak jakby można powiedzieć, bo ty mówisz, że pewna częstotliwość, słowo pisane na pewną częstotliwość światła tak jakby, że to nazwijmy to częstotliwością, czyli krótko mówiąc, pewne wibracje przyciągają pewne wibracje i pewne zdarzenia. O to ci chodzi, tak? Żeby tak prościej wytłumaczyć. Tak samo, żeby już namacalnie, że można, mogą posłuchać czy poczytać sobie, między innymi to, co mówi Dan Winter, ten inżynier, który o implozji serca. No, tak czyli mamy znowu mówi, temat pola serca, też nazwijmy to teraz tą nomenklaturą pola bieżącą. Serca, dokładnie. Boska matryca, Bartlett, no i tak dalej. Tak. Gordon. Ale chodzi mi o to, że każda litera w danym miejscu, gdzie jest wykorzystywana, tak, nazwijmy to na kuli ziemskiej, jeżeli Ziemia jest kulą, to przyjeżdża. To inna sprawa. Jest to po prostu reprezentacja nitek światła, które się ukonstytuowały w danych społecznościach, które ludzi, czyli świadomości i tej świadomości grupowej, gdzie było stosowane. I teraz ci tutaj przerwę, bo to wszystko, co mówisz, to bardzo fajnie można tutaj odnieść znowu do tej bieżącej nomenklatury, gdzie mamy właśnie wibracje miejsca, wibracje osób. Tutaj jeszcze mówisz o danych tych, czyli symbolika praktyczna tu nam zaczyna wchodzić w grę. I przede wszystkim te egregory tak zwane, czyli te myślokształty powiązane właśnie z danym miejscem, z daną społecznością, z daną religią i tak dalej, tak? Bo to już jest właśnie... No, egregor nie jest niczym innym jak zapisem informacyjnym. No tak, czyli znowu kolejna matryca, gdzie masz... ...połączony przestrzenią. Dokładnie, która odpowiednio rezonuje, wibruje i tak dalej, i tak dalej. I tu znowu mamy to połączenie. Ja teraz mówię to właśnie jako już dźwiękoterapeuta, że to jest po prostu wielozakresowe. I to jest niesamowite, bo wszystko ma tą swoją wibrację. Także to w tym momencie jakby jeszcze bardziej przy tym układzie planet, przy tym podniesieniu rezonansu Schumana, tak, gdzie on cały czas się gdzieś tam podnosi. Nic dziwnego, że to tak wszystko wygląda, bo cały czas wszystko jest z wibracji w tym momencie. Tak, a poza tym jeszcze w tych programach, tak, w tych naszych programach projekcji, naszej wewnętrznej projekcji rzeczywistości, którą postrzegamy zmysłami. I każdy z nas jest wpięty w tą siatkę tego pola morfogenetycznego. No właśnie, tu się znowu... Tak czy nie? No jest, no stąd masz potem jest taki... Jest czyli wpięty jest też w ley lines te linie geonantyczne. Czy w siatkę, to co on się chyba nazywał Stanisław. Siatkę wilka ci chodzi o to? Siatkę wilka, tak? No. Akurat dlaczego różne obserwacje UFO były w miejscach, gdzie bezpośrednio to było związane z siatką wilka. No słuchaj, właśnie ja ci tutaj przerwę znowu, bo nie wiem, czy widziałeś ten mój wywiad, kiedy rozmawiam właśnie z panem, który mieszka przy stężeniu jednych właśnie tam skrzyżowań i tam się ciągle coś pojawia. Tylko oczywiście to nie jest widoczne takim, wiesz, gołym okiem, tylko trzeba po prostu odpowiednio zdjęcia zrobić i wtedy to wychodzi. Tak, ale odbiegłem trochę od tematu. No my cały czas zmieniamy, wiesz, bo momencie, to jedno się zobacz, z drugim wiąże. W momencie, kiedy nasze projekcje, wszyscy wyświetlamy wspólny film rzeczywistości, tak? No dokładnie, o tym co mówiliśmy. Różne tam osoby mogą mieć jakieś, że tak powiem, swoje indywidualne filmy, powiedzmy indywidualne, które... Halo, jesteś? Jestem. Halo. Mów. Mów dalej, mów, nie przerywaj. Halo. Wiem, że jest opóźnienie, mów dalej.
No krótko mówiąc, ja teraz jak mnie, może mnie usłyszysz za chwilę, ja wykorzystam, że nie słyszysz, zaraz mnie usłyszysz dla naszych słuchaczy, że tutaj jest właśnie ta kwestia, że to, o czym żeśmy rozmawiali chwilę wcześniej, że my naszymi myślami tworzymy projekcję. Dlatego jeżeli my mówimy o wojnie, to że ta wojna po prostu za chwilę się może nam mocno pojawić, bo my ją sami gdzieś tam potencjalnie, mówię teraz, wykreujemy. Natomiast jeszcze, no halo, halo, słyszysz mnie teraz? Bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. Popatrzcie, przeszedłeś do ważnego tematu i znowu mamy na połączeniu zawieszenie. Słuchaj, to ja może tak jeszcze, jeżeli mnie usłyszysz w trakcie, super, jak nie, to po prostu się rozłączę i połączymy się ponownie. Halo. I tak będzie najlepiej. Natomiast podsumowując, że to, co mówiliśmy o myślokształtach, o tym całokształcie, że to wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane. Ta rozmowa dzisiejsza właśnie będzie na kilka części podzielona na miarę możliwości, bo z jednego tematu nam wyszło kilka innych, ale to są właśnie te powiązania. Słyszysz mnie teraz? No, chyba już dalej nie. Okej, także kończę teraz to i zaraz się będziemy jeszcze łączyć ponownie. Także bardzo dziękuję dzisiaj za udział panu Robertowi i będziemy, że tak powiem, kontynuować.